Dzisiaj w Ewangelii świętego Mateusza usłyszymy słowa: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Pustkowie, miejsce, gdzie po ludzku wydaje się, że nic się już wydarzyć nie może. Ewangelia świętego Mateusza mówi, że było 7 chlebów i parę rybek. To nic dla wielkiego tłumu. A dla Jezusa to już jest dużo. To początek cudu. Cudu przemiany, cudu rozmnożenia. Czasami jest tak w moim życiu, że mam jakieś pustkowie, pustynie. Skreślam to miejsce swojego życia, mówię, tu już nic nie powstanie. Tu się już nic ciekawego nie wydarzy. I czasami liczę to, co mam na tym pustkowiu. Jest to podobne do tego rachunku z tej dzisiejszej Ewangelii. 7 chlebów i parę rybek. Cóż ja tam tak naprawdę mam w życiu? Warto w te 7 rybek i parę chlebów, pustkowie naszego życia, zaprosić Chrystusa, żeby powtórzyło się to, co dokonało się w dzisiejszej Ewangelii. Warto Chrystusa zapraszać na pustynię naszego życia.